2200 kibiców dzisiaj. Bardzo prosimy o podsumowanie meczu, później ewentualne pytania. Na pewno muszę pogratulować moim piłkarzom przede wszystkim serca, zaangażowania, wykonywania tych założeń. Było widać, że mamy pomysł. Pomysł na to spotkanie. Wypełnialiśmy bardzo dobrze zadania. Jeden błąd przy rzucie rożnym naszym, gdzie Wojtuś wyszedł sam na sam na koniec pierwszej połowy. Natomiast było widać, że nie boimy się od początku. Było widać, że mamy bardzo, ale to bardzo ważny cel. Niestety zapłaciliśmy karę w Pruszkowie, gdzie przegraliśmy spotkanie w głupi sposób. Musieliśmy tych punktów szukać i uważam, że od dzisiaj jesteśmy szczęśliwi, bo utrzymaliśmy się w tej ciężkiej lidze. Byliśmy w bardzo trudnej sytuacji. Wielki szacunek dla moich zawodników i mam nadzieję, że to, co powiedziałem ostatnio, fajna drużyna się tworzy i krok po kroku będziemy rozgrywali podobne mecze, może jeszcze lepsze. Bo naprawdę uważam, że w naszym wykonaniu to było dobre spotkanie. Dziękuję. Dziękujemy. Czy mają Państwo pytania? Ja mam pytanie jeszcze. Trener chyba bardzo dobrze miał rozpracowane, wiesz, bo tak generalnie chyba na trzech ostatnich meczach mieć bodajże widzieliśmy tutaj trenera na tym stadionie. To tak trener tak podmieć tutaj obserwował, czy to powodował ten fakt, że graliście z rywalami, którzy akurat pomiedzi tutaj. Z rywalami, którymi mieć gra, by mieć na kolejce. Ale przy okazji trzymać się bodajże, że pan mieć obejrzał. Dużo miał, pewnie wie, że było spalenie. Ja powiem tak. Jestem od 1 października w Stali. Gramy spotkania po Miedzi. I obejrzałem na żywo 7 spotkań Miedzi Legnica w tym sezonie. Dlaczego? Dlatego, że staram się do każdego przeciwnika podchodzić z szacunkiem i być przygotowanym, pomóc moim piłkarzom w pokazaniu pozytywów, w pokazaniu słabszych stron przeciwnika, dlatego mieszkam blisko i to szczęście było, że gram po Miedzi, dlatego te 7 spotkań na żywo mogłem obejrzeć. Dziękuję. Witamy w drugiej części, jak zawsze trener gospodarzy do Państwa dyspozycji. Trenerze, na początku oczywiście poprosimy o podsumowanie, później ewentualne pytania. Powiem, że w pierwszej połowie spodziewałem się takiego meczu. Wiedziałem, że nam może będzie brakowało trochę dynamiki, że będziemy musieli grać w ataku pozycyjnym, będziemy musieli uważać na kontry przeciwnika. Praktycznie jedna z takich kontr przy naszym złym ustawieniu zakończyła się bramką. Mieliśmy swoją sytuację na 1-1 Wojtka Łobodzińskiego. Wyrównaliśmy w drugiej połowie, trzeba było grać bardziej spokojnie, tak jak i w pierwszej połowie, za dużo prostych błędów technicznych, ale przede wszystkim dwa błędy przy naszym ustawieniu w defensywie, mówię w pierwszej połowie, w drugiej połowie przy stałym fragmencie, gdzie przeciwnik strzelił dwie bramki. Myślę, że dużo było nerwowości, co nam się nie przytrafiało, bo graliśmy z przeciwnikami, którzy też wymagali większej uwagi i nie popełnialiśmy takich błędów. Na pewno to boli, nie ma co ukrywać. Zobaczymy to, co mówiłem przed tym meczem i wcześniej. Zobaczymy, co się stanie w najbliższych meczach. Jedno jest pewne, jeżeli, a na pewno jest taka szansa, nie tylko dla nas, chcemy jeszcze myśleć o happy endzie na koniec sezonu, to musimy te ostatnie trzy mecze wygrać. Dziękuję. Czy mają Państwo pytania? Jeśli nie ma, to dziękuję.